Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Paskudnych Rozgrywek. Moi drodzy, tak jak bywały takie chwile i momenty, kiedy szczerze mówiąc nie miałem za bardzo powtórek od klanu, żeby wam pokazywać, tak teraz mam ich po prostu no, przynajmniej kilka i to bardzo ciekawych i aż mam problem wybrać, którą wam pokazać jak najszybciej. Zdecydowałem jednak, że praktycznie bardzo tak na żywo, bardzo świeżo pokażę tę powtórkę. Arwen rozegrana dosłownie wczoraj, obiekt 140 na mapie Ensk. No, bitwa... sporo szczęścia będzie, to nie ukrywam. Tutaj moim zdaniem Arwena popełniła kilka błędów, jednak gra chciała inaczej, żeby ta bitwa się potoczyła i te kilka błędów wybaczyła. I naprawdę wynik będzie bardzo, bardzo przyjemny. Ensk, losowanie, no w sumie... takie normalne, tak? Czyli jest 5 tierów dziesiątych, sporo dziewiątek, kilka ósemek. Dla obiekta 140, na którym Arwena ma prawie 1000 bitew. Widać, że bardzo ten czołg lubi losowanie przyjemne. Dodatkowo jeszcze artylerii nie ma, więc możemy sobie podjechać tutaj na otwartą przestrzeń. Ja akurat tutaj w te rejony nigdy się nie zapuszczał, nawet jeśli arty nie ma, bardziej skupiam się na linii powiedzmy 7-8 w tamtych budynkach. Tutaj po prostu też właśnie... takim jakby problemem tego miejsca jest fakt, że jest przed nami sporo górek i niestety czołgi potrafią się pochować za budynkami i trudno znaleźć przestrzał, dlatego zobacz, to niby Ania szuka, niby coś tam widzi, ale tak naprawdę tych przeciwników nie bardzo widać i trudno coś strzelać. Dodatkowo się jeszcze świeci, z takiej odległości już to się zaświecił. Tutaj strzał w T5 trochę winie udany pierwszy, drugi dokładnie już pocelowany, poleciało i mamy rykoszet, także no też tego czołgu nie widać, ale chociaż jesteśmy bez spota, więc może raz się uda. Kolejny strzał w końcu wchodzi i mamy pierwszy damage za 297, przepraszam. No i powolutku sobie podjeżdżamy, jako że rozjazd no w sumie dość nietypowy, ponieważ większość czołgów przejechała właśnie na stronę prawą, na zielone. Sporo czołgów przeciwnika jest po stronie lewej. My mamy AMX-a 50-100, który sobie jedzie otwartą przestrzenią, widzi nas, ale my sobie go spokojnie obijemy, ponieważ nikt nas tutaj na razie nie ostrzeliwuje. Pierwszy strzał udany, kolejny strzał, niestety tym razem zobaczcie, ryko, chyba tam w ogóle nawet to nie weszło w czołg. Kolejna próba pocelowania i strzał za późno, niestety zabrakło, szkoda, zabrakło dosłownie szybszego kliknięcia myszką. Jestem przekonany, żeby to weszło, żeby tego AMX-a sobie skończyć. Jest 2 do 4, także przeciwnicy po tej stronie już wstępnie pokonani, ale zobaczcie, co się dzieje. No po prostu ogrom czołgów jest w tym miejscu, naprawdę cała watacha jedzie, żeby tylko coś zdobyć, a po drugiej stronie jest dokładnie odwrotnie, ponieważ tam są czołgi przeciwnika. No i teraz podjeżdżamy sobie, żeby tylko ewentualnie tę stronę jakoś wyczyścić i zobaczyć, co robić dalej. Wyjeżdżamy sobie, tutaj jest to artyleria, a tu się okazuje, stoi sobie panterka druga. Miałem tutaj wspomnieć ewentualnie o graczu, który zobaczcie, ma 7000 bitew i 160 punktów w UN8. Ktoś może mi zarzucić, że może gra for fun, no, ale zobaczcie, wydaje mi się, że jest są lepsze metody gry for fun niż po prostu stanie za ostatnim domkiem i czekali na to, żeby coś ewentualnie się samo wydarzyło, bo taką mniej więcej jest chyba podejście tego gracza, że po prostu on czeka, aż bitwa do niego przyjdzie sama. No bitwa do niego przyszła sama, oddał dwa strzały i w sumie ta bitwa dla niego się skończyła. Także nawet nie wiem, jaki tutaj można by wyczuć fan z takiej gry i jak można by to uzasadnić, że gdzie jest przyjemność takiego grania. Nieważne, w każdym razie 3 do 7, 3 do 8 się zrobiło i teraz zobaczcie, nawet może zatrzymał na chwilkę, bo to jest bardzo ważne. Zwróćcie uwagę na minimapę, co się dzieje. W jednej linii, w dwóch liniach, 5 i 6, mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 czołgów rozstawione praktycznie jak po sznurku poszły. I teraz tak, część naszych sił bardzo słusznie stwierdziła, że trzeba bazy obronić. Część naszych sił bardzo niesłusznie postanowiła, że w sytuacji, w której mamy 5 czołgów straty, warto skapować bazę przeciwnika, kiedy widać na minimapie, co oni tam mają, że mają Skodę, dwa grille, Skorpiona, jak Tigera blisko i zupełnie bez sensu tam te czołgi pojechały tam na stracenie. No i teraz musimy robić jednocześnie obronę Częstochowy i próbować zrobić ten atak, albo jeśli nawet nie wygrać ten atak, to chociaż wykorzystać czas, kiedy ten atak tam próbuje dojechać. Wyjeżdża sobie E50, nie strzelamy w niego, wyjeżdża sobie Heavy, strzał, mamy Heavy'ka na koncie, bardzo ładnie wyczekany ten strzał, żeby tylko dobić czołg. E50 się nie przebija, ponieważ strzela za zero w gąsienicę, grill wyjeżdża na nią i teraz
będzie pacnięcie, tak jest, dobicie 5 do 9 i zobaczcie teraz, co się stało. Zobaczcie na minimapę. Z całej tej naszej grupy, która pojechała atakować, po prostu praktycznie wszyscy przeciwnicy się tam wrócili. Ogromna tutaj 1, 2, 3, 4, chyba ze 6 czołgów tam stoi i praktycznie wszyscy już w tym momencie giną, więc nic z tego kapa nie będzie. A u nas na kapie są dwaj przeciwnicy i oni też to bezsensownie robią, ponieważ wiedzą, że będą zdekapowani. Zamiast się wycofać z tej pozycji, ewentualnie za budynkami się ostrzeliwać, dają się oklepywać za flyer. 5 do 11 się zrobiło w międzyczasie i u nas na kapie są AMX-50B oraz Ferdi. Tutaj Arvena postanawia nie kończyć lufy, ponieważ woli jednak tego AMX-a podobijać. Tak jest, AMX dobity. Teraz jest tylko Ferdynand na ogrysku, pokazuje nam bokka dłuba, dobicie, mamy już w tym momencie 4 fragi i sytuację 7 do 11. Mamy jeszcze do dyspozycji grilla 15, Centuriona i WTK kontra E5, 2 grille, Centurion, T5-4, Skoda, Jak Tiger i Skorpion, tak naprawdę bardzo, bardzo duże siły przeciwników. 4700 HP kontra 7500 HP-ków. Tam jest gdzieś jeszcze Skorpion widoczny, wyjeżdża od prawej strony T5-4, Skoda, E5, Jak Tiger, naprawdę bardzo, bardzo duże siły, bardzo ładny snapshot w Skodę. Grill kończy grilla, także 8 do 11 i teraz zobaczcie, co się będzie działo. E5, ich kończy naszego Centuriona. Teraz zobaczcie na tę sytuację. Duży błąd z tym wyjazdem, nie udało się ani Skody trafić, ani T5-4. Teraz zobaczcie, co robi Arvena. Postanawia wyjechać i dobić jedną lufę. Tam trafić od E5, detrak, kolejny wyjazd, nietrafienie, Skoda, zabity kierowca, także naprawdę bardzo duży tutaj straty, a strzał zupełnie nieudany, nic się zrobić nie udało. Jeszcze raz wyjeżdża piątka, Dingo D5, E5 się przebija, 307 HP, Wutek kończy piątkę na szczęście, Ania ma do dyspozycji 307 punktów HP, Grill kończy WTK, 9 do 13, we dwóch na 7, teraz już tylko, przepraszam, na 6, teraz już na 5, od prawej Centurion wyjeżdża na T5-4, dobicie bardzo ładnie, Centurion z Jak Tigerem chcą męczyć Grilla, wyjeżdża nas Grill, detrak, piękny strzał, ginie w tym momencie Grill i Ania zostaje sama na 4, mając 307 punktów HP, bardzo szybki atak, trzeba skończyć Grilla zanim on przeładuje, wyjeżdżamy bardzo ładnie, oklepanie i udaje się skończyć, tak jest, 5165 punktów uszkodzeń, fragów mamy 7 na koncie i do wykończenia zostaje Centurion, Jak Tiger i Skorpion. Multum wraków tutaj po prostu można się chować, ale też trudno znaleźć jakikolwiek przestrzał. Centurion się rykoszetuje, próbuje nas objeżdżać, jeszcze jest Jak Tiger i Skorpion, dwa czołgi, które mogą spokojnie objechać, tutaj nie przejedziemy. Próba jakiegoś tam wyczekania i setscrapu tyłem, wyjeżdża ten Jak Tiger, wyjeżdża Skorpion, Jak Tiger strzela chyba z HE-ków. Także naprawdę dużo szczęścia, teraz tam Skorpion jest, gdzieś tam pocelowanie pod działem, a Raptor łbem dobicie, udało się, 5600 punktów uszkodzeń, Centurion jest na 2 strzały, Jak Tiger jest na 2 strzały, no muszą chłopaki wyjechać, muszą Arvenę skończyć, a teraz Ania się wycofuje, kolejny błąd chyba, nie widział Tigera, Jak Tiger do nas wali z HE-ków, nie przebija się, zostaje nam 116 punktów uszkodzeń, pocisk APCR się skończyły, dobicie z hita. I teraz zobaczcie, 6018 punktów uszkodzeń, 9 fragów i zostaje tylko ten Centurion na ogrysku, zestresowany z klanu 4 pancerni i pies. Znam, ponieważ kiedyś w tym klanie podobno był, jak on się nazywał, Andreas, o Andreas. Pisze E5 DC, czyli chyba disconnected jest Centurion. Nie, jednak żyje, jednak Centurion żyje cały czas, teraz się chyba obudził. Próba sidescrapu i 45 HP, strzał, udaje się w silnik. Tak jest, 6642 punktu szkody, nawet sama Ania stwierdziła, E5 WOT, Skoda Well Played Object, nasz Centurion GG i z trzeci GG. No i Ania naprawdę, myślę, była bardzo, bardzo zaskoczona tym, że na 307 HP udało jej się tę bitwę ugrać, szczególnie, że potem dostała strzał od Jak Tigera i ta bitwa w sumie się skończyła pozytywnie, także teraz przechodzimy do podsumowania. No i pewnie już domyślacie się, dlaczego tę bitwę chciałem pokazać, ponieważ udało się zrobić na 10 tierach medal pula. To jest oczywiście zawsze osiągnięcie. Pól na najwyższych tierach moim zdaniem zawsze najbardziej cieszy. Oczywiście odznaka mistrzowska, as pancerny, duży kaliber i specjalista. Zobaczcie, jaka jest naprawdę imponująca liczba przeciwników uszkodzonych. I to, o czym mówię, tutaj mi się wydaje, że gdyby Ania dosłownie po prostu szybciej kliknęła na tego AMX-a 5100, to byłby również frag 11, więc nawet gdyby ewentualnie gdzieś tam poległa na koniec od tego Centuriona, to i tak byłby pull. Niemniej jednak udało się naprawdę bardzo, bardzo ładnie to wyciągnąć. Tak jak mówiłem na początku, sporo szczęścia. Przeciwnicy, no nieumiejętnie grający, Jak Tiger na HE-kach przecież by spokojnie przebił, gdyby strzał z APK-a. Nie wiem po co
Taki gracz naprawdę przełącza się na Hayek'i w takiej sytuacji. Ania też popełniła błąd wyjeżdżając, chciała go, znaczy po prostu to było widać jej intencje, tak? Czyli jak Tiger był bokiem, Ania chciała wycofać, zdetrakować go i dopiero potem strzelić, ale okazało się, że wyjechała za wolno, jak Tiger się zdążył spokojnie obrócić, plus jeszcze na zbyt dużym zoominie leciała, więc nie zobaczyła, w którym miejscu jak Tiger stoi. No ale tak jak mówię, dużo szczęścia uratowało ją, że jak Tiger postanowił walić z Hayeków i tylko tam klepnąć ją za jakieś 200, co oczywiście umożliwiło wyciągnięcie tej bitwy. 6642 punkty uszkodzeń, 10 fragów i aż 1386 bazowego expa. Tutaj również tak, ładną bitwę zagrał Grill, 4187 Wutek, 2231 i Centurion 2040. Po ich stronie najlepszą bitwę zagrało E5, zobaczcie, 5763, potem spora przerwa i mamy Skorpiona 2700, Ferdynanda 2652 i Grilla 2360. To, o czym mówiłem na koniec, nie na koniec, w połowie bitwy, czyli ta pantera przejechała raptem pół kilometra, stanęła sobie za domkiem i w sumie tak bitwę skończyła. I tak wciąż zagrała lepiej niż AMX 5100 i IS-3. Niemniej jednak no, wkład tych trzech ósemek w bitwę był znikomy. 32 oddane strzały, 28 trafień, 25 penetracji, z dystansu 300 plus mamy jeden strzał, 10 strzałów przyjętych, 5 penetracji, 5 braków penetracji, zablokowano uszkodzenia przez pancerz 1260, czyli tutaj naprawdę no, spory zapas tych HP-ków nam ten pancerz zaoszczędził. Jeden przeciwnik uszkodzony, aż 12 uszkodzonych, 10 zniszczonych, przejechane 2 km 300 metrów, punkty obrony bazy 50, 94,5 tysiąca zarobku, po odjęciu kosztów amunicji i naprawy wyszła Ania na czysto całe 3,5 tysiąca srebra do przodu, 2079 expa z premką, a że była to pierwsza bitwa danego dnia rozgrywana i tak dość późno w nocy, to udało się wbić aż 4158 expa. Także moi drodzy, to tyle. Jak się podobało, zostawcie proszę łapkę w górę i komentarz, a tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!